9 stycznia 2024 roku doszedł do gry pewien update. Update, który zawierał tylko i wyłącznie fiksy. Jednakże w tych fiksach coś zostało namieszane, no i obecnie w TF-ie jest dosyć ciekawy bug. Niektórzy gracze nawet żartobliwie, co prawda można nazwać to żartem i ogólnie śmiechem przez łzy, nazywają ten fix, ten update, Nostalgia Update. Otóż dlaczego? Ci, którzy pewnie odpalili tą grę, już zapewne wiedzą, ponieważ na serwerach społeczności oraz na casualu, czyli serwerach od Valve, nie mamy dostępnych naszych rzeczy. I to zarówno zwykłych broni, jak i kosmetyków, czytaj czapek. To samo też się tyczy tauntów i tak dalej. I o ile sam ten fakt tego, że nie mamy dostępnego swojego ekwipunku, jakoś mnie nie dziwi, ponieważ też zdarzało się to na przestrzeni lat w tej grze, jednakże to było często spowodowane jakimiś tam, powiedzmy, indywidualnymi bugami przy odpalaniu właśnie samej gry. To bardziej, mogę powiedzieć, dziwi mnie i szokuje wręcz fakt tego, że już po tak długim czasie dalej nie zostało to naprawione, no i nie wyszła żadna łatka, nawet mniejsza, do TF-a. Jestem ciekaw w sumie, ile ten stan potrwa, zresztą sam to odkryłem dopiero wczoraj, kiedy chciałem zrobić live'ika, odpaliłem tą gierkę, wchodzę na casuala, no i patrzę, klops, ekwipunek nie działa. Trochę się zdziwiłem, trochę się wkurzyłem, bo jednak z tokami jakoś tak specjalnie na każdej klasie, w szczególności na szpiegu, nie lubię grać. Na szczęście na ratunek dla takich osób jak ja, lub też dla Ciebie, drogi widzu, jeżeli też tak masz, przychodzą serwery społeczności, w tym nasza polska brygada. Tam macie od tego też komendy typu where i tak dalej. Na innych serwerach to może być po prostu komenda equip lub też wykrzyknik eku. No i tam po prostu sobie wybieracie zarówno brońki, jak i czapki. Nie gwarantuję, że na każdym serwerze to będzie działało, bo też mogą być pewne bugi. W głównej mierze myślę, że z czapkami, ale cóż, to się okaże akurat już w praniu. Jak sądzicie, ile ten stan jeszcze potrwa? Czy jest to rzeczywiście koniec TF-a? Czy też szykuje się jakiś większy update? Dajcie mi znać swoją opinię w komentarzach, chętnie poczytam. No i to na tyle w tym materiale. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niedługo w innych materiałach. Do zobaczenia, cześć!